Nie ruszaj się, spokojnie. Co tu się dzieje? Polujesz na kogoś? Nasi przodkowie też musieli zdobyć pożywienie. Wątpię, że prehistoryczne szlamiki biegały z włóczniami po dżungli. O ile w ogóle istniały? Zawsze musisz psuć zabawę. Ha, coś ci powiem. Jeśli jesteś głodny, to otwórz po prostu lodówkę. A jeśli chcesz poczuć się jak jaskiniowiec, to zapoznam cię z lalkami z Cave Club. Ha, mogłaś od razu mówić. Hej kochani, dzisiaj mam zaszczyt przedstawić wam najlepszy klub ever, Cave Club. Gotowi? Tadam! Na razie wiem tylko, że każda lalka jest odpowiedzialna za wynalezienie czegoś, co dziś każdy powszechnie używa. A przy okazji nie będzie żadnej niespodzianki, bo wiadomo, które lalki kryją się w zestawach. Mam pomysł! Zagrajmy w coś! Musimy zgadnąć, co wynalazła każda z lalek. Zwycięzca dostanie nagrodę! Świetny pomysł! Co wy na to, kochani? Dajcie nam łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. A ja wybiorę zestaw, od którego zaczniemy. Niech będzie Fernesa. Wygląda na to, że ta piękność lubi rośliny. Może była pierwszą ogrodniczką. Patrzcie, ma małego pterodaktyla. O imieniu Ptyli. Super! Albo była pierwszą znachorką i leczyła innych jakimiś naturalnymi sposobami. Może masz rację. Spójrzcie na to logo Cave Club. Wygląda jak kamienie z fajnymi wzorkami. Podoba mi się. Czuję się jak archeolog, który za chwilę wykopie jakieś znalezisko. Dalej, otwieraj to! Dobrze, spokojnie, Indiana Slime. Już otwieram. Daj mi chwilkę. Wow, ale ładna lalka. A tu jej wszystkie akcesoria. Wezmę nożyczki i to rozpakuję. Ostrożnie z nożyczkami, są bardzo ostre. I mam. Teraz możemy się bliżej przyjrzeć naszej lalce. To na bank będzie moja ulubiona lalka. Dlaczego? Bo ma różowe włosy. Fakt, Fernesa ma długie i falowane pukle. A tu zielone pasemko. Spójrzcie na tę opaskę w kształcie kwiatka. To miłośniczka przyrody. Urocza buźka. Podoba mi się jej tatuaż na twarzy. Pasuje do eyelinera. Bardzo ciekawy strój. Wow, to naszyjnik zrobiony z zębów. Patrzcie na te kwiaty na sukience. To prawdziwa tkanina. Wiadomo, dlaczego lubi rośliny. Patrz na ten liść paproci przywieszony do sukienki. Spostrzegawczy jesteś. Fernesa nie nosi butów podobnie jak reszta prehistorycznych ludzi, ale na kostkach ma śliczne bransoletki. Też mógłbym być jaskiniowcem. Świetnie byś pasował do tamtych czasów. Spójrzcie na tę spinkę z kością. Możecie ją nawet przyczepić do swoich włosów. Musimy sprawdzić jej akcesoria! Dobrze, już wszystko otwieram i pokazuję. To mały koszyk! A w środku mamy kwiatuszka! Fernesa kocha rośliny. O, a tu jej grzebień! Chyba zrobiła go z kości. O, a to jej przyjaciel Ptyli. Ale urocza ptaszyna. Miałaś rację co do tej lalki, Su. To faktycznie ogrodniczka! Dostajesz punkt! Ale jeszcze się nie poddaję. Dobrze, ale najpierw opakowanie. To Slate, przystojniak. A to jego przyjaciel Tagi. To artysta na 100%! Okej, Sami, dostajesz za to punkt. Slate cały pokryty jest farbą. Punkt za odgadnięcie i kolejny za... Za bycie fajnym! Zapomniałem o nagrodzie! Zaraz coś wymyślę! Nagroda jest gotowa. Obejrzyjcie ten filmik do końca, żeby się dowiedzieć, co to. Ale nie mówcie nic Samowi.
Podoba mi się ten Slate. Kolor jego brwi pasuje do koloru włosów. Spójrzcie na tę fryzurę. Nie wygląda mi na prehistoryczną. O, też ma naszyjnik z zębów. To był chyba jakiś trend. Jego strój aż krzyczy: hej, jestem kreatywnym i utalentowanym artystą. Nie wydaje ci się, że to coś przypomina współczesne Adidasy? Masz rację. Dobrze, Slate, zaczekaj tutaj, a my obejrzymy sobie twoje akcesoria. Tu mamy pędzel, a tu paletę z kamienia. Piękna. A tu coś małego. Chyba można to otworzyć. To akcesoria malarskie. Wygodne rozwiązanie dla tych, którzy malują po ścianach Cave Club. Slate ma także spinkę i grzebień. Ale ja w tym lepiej wyglądam. Łapka w górę, jeśli się zgadzacie. A tu przyjaciel Slate. Nie wiem, czy to dinozaur, czy ptak, ale bardzo ładny. Chodź to do nas. Teraz otworzymy dwie lalki naraz. Oto piękna Tela i jej kot Hunch. A to Roralai i jej prehistoryczne kicia Ferel. Zgadniecie, czym zasłynęły? Detektyw sam wie! Myślę, że... Tela jest wróżką i czyta przyszłość z gwiazd. W sumie to ma gwiazdę na buzi. Chyba robi to coś magicznego. A Roralai? Nie wiem. Może lubi ryczeć? Ty zgaduj. No dobrze. Użyjemy magii Teli, żeby odpakować zestawy. Łusz. Wow, ale piękne lalki. Nie wiem, od której zacząć. Może od Teli? Ojejku, jakie śliczne fioletowe oczy. A tu widzę urocze gwiazdki i księżyc. Spójrzcie na jej włosy i ozdobę w kształcie kryształu. Na pasku też ma kilka gwiazdek. Może złapała kiedyś spadającą gwiazdę. Ale najpierw zobaczyła ją przez ten teleskop. Bardzo podoba mi się ta kolorowa sukienka. I to futerko na dole. Cudowna. A to jej przyjaciółka Hunch. Zobaczcie. Też ma księżyc i gwiazdki na policzku, a do tego oczy w różnych kolorach. Poznajcie Ferel, najbardziej fioletowego kota na świecie! Patrz, podnosi łapkę! Na bank prosi o coś do jedzenia. Sami, to moja kwestia. Dobra, to ja sobie pójdę i zajmę się czymś, co jest moją kwestią. Jedzeniem słodyczy. Oj, sami. Okej, obejrzyjmy akcesoria Roralai. Wydaje mi się, że to miłośniczka kotów. A to co? Wow, to jakiś dodatek. Tego się nie spodziewałam. A teraz poznamy samą Roralai. Piękna, prawda? Jej makijaż bardzo się wyróżnia w porównaniu do innych lalek. Ale świetna szminka. I mięciutkie włosy. Ale w przeciwieństwie do pozostałych członków Cave Club, jej zębowe akcesorium znajduje się na głowie, a nie na szyi. Tutaj ma futerko. I tu też. Sądząc po jej stylizacji, wydaje mi się, że to prawdziwa modnisia tamtych czasów. Asu, dobrze zgadłaś! No? Punkt za mądrość i punkt za bycie detektywem. Na to mamy remis! Kto wygra ten pojedynek? Została nam jeszcze jedna lalka z Cave Club. Ma na imię Amberly i ma karbowane włosy. Jej przyjaciel to dinozaur Flair. Ale nie wiem, co takiego wynalazła. Spokojnie, ja też jeszcze nie. Ale z tymi rudymi włosami i małym młotkiem wygląda jak dziewczyna z Flintstonów. Skąd? A, wiele lat temu była kreskówka o takiej prehistorycznej rodzinie. Jeździli prehistorycznym autem i grali nawet w kręgle.
Jak mogło mnie to ominąć? Su, musimy to szybko obejrzeć! Okej, sami. Jak skończymy? A w międzyczasie, tadam, to Amberly, rudowłosa piękność. Ma kość we włosach i na szyi. A do tego śliczne piegi, oryginalna dziewczyna. Na policzku ma tatuaż, podobnie jak reszta członków Cave Club. Podoba mi się ten strój rodem z Flintstonów, a te ozdoby na kostkach wyglądają bajerancko. To jej przyjaciółka Flair! Pokaż ją. Też ma rude włosy i tatuaż. Ekstra! A tu mamy grzebień i spinkę. Możemy je przyczepić do włosów lalki, żeby miała super pasemko. Co się dzieje? Ała! Sami chyba obejrzał Flintstonów. Tak w ogóle to mamy pochodnie. Proszę. Niech mnie Cheddar, już wiem! Ona wynalazła ogień! Wydaje mi się, że masz rację. Wygrałem! Tak! Hurra! Gdzie moja nagroda? Chwilkę, Sami. Odwróć się i nie podglądaj. Dobrze? Okej, możesz otworzyć oczy. Rety kotlety! Ale niespodzianka! To przecież T-Rex! W sumie to Tyrannosaurus, ale masz rację, przypomina T-Rexa. A to jej przyjaciółka Roquel. Lubią ten sam kolor. A tu kilka akcesoriów. Super! Tu jest napisane, że wystarczy to wcisnąć, żeby się z nią pobawić. Chyba otwiera paszczę. I wygląda na to, że mogą ją dosiąść aż dwie lalki. Otwieraj to szybko, Susan! Już się robi. Tylko przetnę kilka zabezpieczeń. Gotowe. Łatwizna. O, tu jesteś. Podoba mi się połączenie fioletu i turkusu. O, spójrzcie na te serca. I uroczą czuprynę. Śliczne loczki. A to się stanie, jeśli wciśniemy ten przycisk. Su, ona się tym nie naje. Pokaż. Patrzcie, kochani. To kawałek mięsa z kością. A tu jakiś owoc. Pycha. Mamy jeszcze kubeczek. To chyba pierwszy taki na świecie. A tu grzebień i jeszcze taka spinka. Powitajmy w końcu Roquel. Ale ona mi się podoba. Jej fryzura, makijaż. Wow, nawet nad brwiami ma tatuaże. Wygląda super. Spójrzcie na ten nietypowy naszyjnik i sukienkę. A jej ozdoby na kostkach wyglądają jak łapy z pazurami. Ekstra. Roquel na pewno jako pierwsza udomowiła zwierzę. Niech dosiądzie dinozaura. Dobrze, gotowe. No dobrze, wszystkie lalki już odpakowane. Zobaczmy, jakie są warunki wstąpienia do klubu. Akcesoria z kości. Tatuaże na twarzy. Chodzenie boso i jakiś talent, na przykład malowanie lub przewidywanie przyszłości. Ty możesz być odpowiedzialna za projekty w Cave Club, a ja będę jaskiniowym slajmem!
sami. Podobał Wam się dzisiejszy filmik? Bo mi tak. Mi też! Do następnego, pa! Pa, pa!